Cześć, witam Was na kanale Shut Off. Dzisiaj chciałbym podjąć taką dyskusję, dlaczego uważam, że Glock 45 jest lepszy od Glocka 17 i dlaczego powstał Glock 34. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu pojawił się Glock 45 na rynku. Glock 45, czyli mix Glocka 19 i Glocka 17, chwyt jest pełnego wymiaru, tak jak w Glocku 17, natomiast sam zamek jest z Glocka 19. I wydawać by się mogło, że takie rozwiązanie może być, nie wiem, wygodne do noszenia, natomiast nie taki był cel. To nie długość lufy utrudnia noszenie, tylko wielkość tego chwytu jest jakby najważniejszym czynnikiem, ponieważ tutaj mamy printing na koszulce najbardziej widoczny właśnie z tego zakresu. I pytanie, dlaczego powstał zatem Glock 45, jaki był cel? Moim zdaniem, co ma potwierdzenie w ogólnych zasadach fizyki i po części również w wstępnych obliczeniach, powiedzmy bardziej w szacunkach niż obliczeniach, Glock 45 powstał po to, żeby poprawić kulturę pracy Glocka 17. Mówiąc inaczej, Glock 45 jest po to, żeby zmaksymalizować skuteczność pistoletu w sytuacjach zwłaszcza kryzysowych i ułatwić pracę na nim strzelcom. Wprowadzenie teoretyczne. W Glocku całość działa wykorzystując specyfikę bezwładności, tudzież bezwładności zamka Glocka. Czyli gazy prochowe wywierają odpowiednie ciśnienie. Mała errata do tego, co chciałem powiedzieć, bo tutaj mamy taką sytuację, że gazy prochowe wywierają ciśnienie na łuskę, która to wywiera ciśnienie na czoło zamka, co w konsekwencji tak naprawdę sprawia, że na te czoło zamka i na cały zamek działa siła, która wymusza ruch zamka do tyłu. Po tym, jak zamek zostanie zatrzymany i wyhamowany m.in. przez sprężynę oporopowrotną, następuje proces ruchu w drugą stronę i zamyka się cykl. I o ile ruch zamka do tyłu nie jest taki prosty w obliczeniach, ponieważ musimy wziąć pod uwagę masę czynników, naprawdę masę czynników, i pamiętajcie o tym, to co za chwilę powiem, że na to, jak odczuwamy dany pistolet, wpływa nie tylko masa, ale na przykład również charakterystyka sprężyny oporopowrotnej. Dlatego jest to suma pewnych rzeczy. I jeżeli grupa inżynierów pracuje nad zamkiem, czy pracuje w ogóle nad pistoletem, nad jakąkolwiek bronią, to bierze te rzeczy pod uwagę, wyciągając jak najwięcej. Natomiast co do zasady, można powiedzieć, że mniejsza masa to mniejsza bezwładność. Mniejsza bezwładność to lepsze odczucie strzelca. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że mówimy tylko i wyłącznie o zamku, bo najlepiej, jeżeli cały pistolet jest generalnie ciężki. Dlatego szkielet powinien być jak najbardziej ciężki, a zamek jak najlżejszy. Ale oczywiście do tego dochodzą inne aspekty, jak kształt zamka, ułożenie ręki względem osi lufy, ale również sprężyna oporopowrotna i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę masa czynników, masa składowych, które tworzą jedną całość. Natomiast o ile ruch do tyłu tego zamka nie jest taki prosty, bo tutaj dochodzi wiele różnych zmiennych i wiele rzeczy, które całkowicie inaczej wpływają na jego pracę. I tutaj tak naprawdę w momencie, kiedy zamek pracuje do tyłu, będziemy mówić tak naprawdę o impulsie odrzutu. I to będzie dla nas najważniejszy parametr. Natomiast tutaj cały cykl się nie zamyka. Cały cykl zamknie się dopiero wtedy, kiedy zamek wróci na swoje miejsce. I jakby biorąc pod uwagę już ten ruch powrotny, to tutaj już możemy powiedzieć, że ta bezwładność jest bardzo prosta do obliczenia, bo mamy siłę sprężyny i ta siła sprężyny wymusza ruch do przodu. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy mamy strzał, to mamy jedną sytuację, kiedy cały pistolet idzie do tyłu pod wpływem bezwładności zamka, ale z drugiej strony mamy kolejny ruch, który
zmusza cały pistolet do ruchu do przodu. I te dwa ruchy mają zasadniczy wpływ na to, jak my odczuwamy pracę pistoletu. Zajrzyjmy zatem, jak wygląda sprężyna oporopowrotna. Jak widzicie, tutaj akurat mamy sprężynę podwójną o nieliniowej charakterystyce. Natomiast jeżeli będziemy mieli dłuższy zamek, to ta sprężyna będzie dłuższa. Dłuższa sprężyna generalnie pozwala na to, żebyśmy lepiej mogli dopracować jej działanie. Co tutaj powiedzą nam liczby? Ja do obliczeń wykorzystałem kilka gotowych informacji i narzędzi. Po pierwsze, znalazłem tabelkę prędkości wylotowych pomierzonych przez autora artykułu, który macie podlinkowanego w opisie tego filmu, gdzie sprawdzał jedną i tą samą amunicję na kilku różnych pistoletach. I na przykład amunicja 124 grainy na Glocku 17 osiągnęła prędkość 1163,4 stóp na sekundę. Natomiast na Glocku 19 osiągnęliśmy prędkość 1132,9 stóp na sekundę. Co oznacza, że prędkość na Glocku 17 była zasadniczo większa. Ok. Zmierzyłem wagę zamków. Zamek od Glocka G45 waży około 300 gram. Natomiast zamek od 17 waży 350 gram. Różnica 50 gram. Czy ona ma wpływ? Jak się okazało, ma, co chyba nie było zaskoczeniem. Do kalkulatora jeszcze wprowadziłem kilka oszacowanych danych, jak na przykład ilość prochu, ponieważ jest to charakterystyczna ilość prochu w nabojach z pociskiem 124 grainy oraz według różnych publikacji naukowych prędkość gazów względem prędkości pocisku jest bardzo trudna do oszacowania, natomiast przyjęło się przyjmować 1,5 razy większą prędkość i dlatego taką wartość również przyjąłem w tym kalkulatorze. Po wprowadzeniu tych danych okazało się, że w 17 impuls ma wartość 3,254 newtonosekund, a w wypadku Glocka, zamka od Glocka G45 jest to 3,171 newtonosekund. Czy jest to duża różnica? Jest to około 3% różnicy. Tutaj jednak zwracamy uwagę na sam zamek. Różnica między zamkami to jest około 50 gramów. Natomiast różnica między pistoletami już nie wynosi 50 gramów. To jest około 2 gramów różnicy w wadze. Jakie ma to konsekwencje? Impuls i zgromadzona energia na zamku, no gdzieś dotrzymując się, musi ujść. Przekłada się to na bezwładność całego pistoletu, na bezwładność naszych rąk, naszego ciała i tak dalej, i tak dalej. Im pewniej trzymamy pistolet, tym mniej tej energii idzie w dodatkowe ruchy samego pistoletu, a jednocześnie im pistolet jest cięższy sam w sobie, tym więcej potrzeba energii i zgodnie z zasadą zachowania pędu, sam pistolet wtedy jakby wolniej porusza się do tyłu. Co oznacza, że im mamy cięższy szkielet, tym impuls przekłada się na mniejszą prędkość całego pistoletu do tyłu. Co jest jak najbardziej bardzo dobrym rozwiązaniem od strony inżynieryjnej. I tak jak powiedziałem na samym początku, to nie tylko ta waga ma tutaj znaczenie. Oczywiście być może w wyniku bardzo zaawansowanych obliczeń wyszło, że to połączenie daje najlepszy efekt, jeżeli chodzi o pracę, jak i wielkość sprężyny i tak dalej, pewnie z tych czynników o wiele więcej. Natomiast same założenie, gdzie startujemy właśnie z takiej myśli, że lżejszy zespół ruchomy, tym mniejszy tak naprawdę impuls odrzutów względem nas, jest moim zdaniem słuszną drogą. Oczywiście mam zbyt mało wiedzy i zbyt mało narzędzi, żeby móc to bardzo precyzyjnie przedstawić Wam. Natomiast to jest oczywiście tylko mój szacunek. To nie są obliczenia sensu stricte, tylko to jest mój szacunek i wyjście z mojego
myślenia, które gdzieś kiedyś sobie przyjąłem i jeżeli chodzi o odczucia, odczucia subiektywne z mojej strony, ma to swoje przełożenie. No, testowałem Glock 17, testowałem Glock 45 i jednak 45 lepiej pracuje. Nie zapominajmy zatem jeszcze o ruchu do przodu, ponieważ ten ruch też jest istotny w sytuacjach kryzysowych, stresowych albo jeżeli mamy bardzo kiepski chwyt, może się okazać nawet bardzo znaczący. Powrót na cel nawet w sporcie jest bardzo istotną sprawą, więc też nam tutaj w tej sytuacji zależy, żeby mieć jak najlżejszą sprężynę i jak najlżejszy zamek. Te dwie rzeczy sprawią, że bezwładność ruchu do przodu będzie o wiele mniejsza, więc de facto ten pistolet będzie nam lżej spadał do przodu. I to jest bardzo istotne, kiedy sobie to wszystko zsumujemy. Więc to jest takie troszeczkę balansowanie między pewnymi wartościami i osiąganiem najlepszych kompromisów. I w tym wypadku wydaje mi się, że Glock 45 jest właśnie tym kompromisem, który działa świetnie i jakby tu nic więcej nie trzeba dodawać. Natomiast pojawiło się też kilka głosów, że ale przecież mamy Glocka 34. Glocka, który jest zrobiony do sportu i przecież ma długi zamek i też długą lufę i tak dalej, i tak dalej. Co z tym? Przecież zasadniczo moglibyśmy zostać przy Glocku 45. No nie do końca, ponieważ trzeba pamiętać jeszcze o innych rzeczach. Po pierwsze, sport to nie tylko dynamika. Sport to również strzelectwo tarczowe. Dłuższa lufa daje nam większą prędkość pocisku, co też oznacza, że mamy o wiele bardziej płaski tor lotu, co przekłada się bezpośrednio na powtarzalność strzałów i na celność. I to ma też duże znaczenie. Po drugie, dłuższa sprężyna oporo-powrotna to lepsze możliwości ustawienia jej w taki sposób, żeby dała nam jak najlepszą kulturę pracy, żeby mogła tą energię szybko tak naprawdę pochłonąć i na samym końcu dać nam o wiele lepsze odczucia. Nie strzelałem na tyle długo z Glocka 34, żeby mieć jakieś szerszą opinię, natomiast kultura pracy jest bardzo dobra, zasadniczo porównywalna do Glocka 45, natomiast jest to też długi pistolet, więc no, jakiekolwiek noszenie skryte byłoby utrudnione na pewno. Natomiast trzecia sprawa, jeżeli chodzi o długość zamka, to jest powiększenie linii celowania. Po pierwsze, łatwiej nam jest celować, w sensie być bardziej celnym. I zasadniczo no, dłuższa linia celowania jest zawsze wygodniejsza dla strzelców i statycznych, i dynamicznych, więc no, jakby ten aspekt jest tutaj bardzo istotny. Ale co ważne, zauważcie, że Glock 34 ma bardzo duże wycięcie na górnej płaszczyźnie zamka. To wycięcie ma za zadanie zmniejszyć masę zamka. I tutaj nie miałem okazji zważyć oraz nie mogłem znaleźć rzetelnych informacji na temat masy zamka w Glocku G34. Natomiast może się okazać, że ta masa względem G17 będzie bardzo podobna. I tutaj to, co powiedziałem wcześniej, na charakterystykę pracy, na kulturę pracy wpływa naprawdę masę rzeczy. I może się okazać, że na pewnym etapie wydłużenie takiego pistoletu mogło bardzo pozytywnie wpłynąć na jego pracę. Nie mam wiedzy, tak jak powiedziałem, tak szerokiej, żeby móc to ocenić bez konsultacji z tak naprawdę z konstruktorem z Glocka, więc jakby ten temat musimy tak naprawdę zamknąć na etapie oceny subiektywnej, popartej wiedzą ogólną z zakresu działania i budowy pistoletów, czy generalnie fizyki. I wydaje mi się, że nie mylę się aż tak bardzo, ponieważ to się przekłada wielokrotnie na realne odczucia subiektywne względem różnych jednostek broni, pistoletów, karabinów itd., itd. To z reguły działa i również trendy, które wytyczają pewni producenci, zwłaszcza producenci sportowi, również jakby za tym idą, co teraz mówię. Ale pamiętajcie, że czasami takie myślenie na chłopski rozum nie zawsze ma sens, ponieważ może się okazać, że dany producent, dany twórca pewnej broni
przemyśla pewne rzeczy troszeczkę inaczej i zmiany istotne dla kultury pracy są w zupełnie innym miejscu. I dobrym przykładem jest na przykład ZIGP 320, który kiedy wszedł na rynek, był uważany za pistolet, no, który nie będzie zbyt miły dla strzelca, ponieważ mamy wysoko ustawioną lufę, oś lufy, w związku z czym moment obrotowy takiego pistoletu jest no, bardzo duży względem na przykład Glocka. Jak się okazuje jednak, ZIGP 320, mimo takiej charakterystyki budowy, ma zupełnie inną charakterystykę pracy i naprawdę pracuje bardzo płasko i jest bardzo przyjemny dla strzelca, co no, jakby udowadnia tylko, że wiedza inżynierów jest naprawdę potężną wiedzą i czasami można pójść na pewne kompromisy albo pewne rozwiązania, które w sposób nieoczywisty całkowicie zmieniają charakterystykę broni. Dlatego nie sugerujcie się tym, co powiedziałem w 100%. To może działać na kilku rodzajach broni i możemy wysnuwać pierwsze wnioski albo pewne założenia na takim myśleniu, ale istotne jest to, żeby na samym końcu wziąć ten pistolet do ręki, wziąć ten karabin i strzelić. I wtedy dowiedzieć się, jak on działa naprawdę. Mam nadzieję, że ten materiał był ciekawy. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to oczywiście łapka w górę, komentarz. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!